Zabójca wie, że prowadzicie własne śledztwo. Jesteście na jego liście. Racja. List z pogróżkami to sygnał ostrzegawczy. Przecież tą sprawą zajmuje się już policja. Przysłano komendanta. Czy jeszcze wy musicie się do tego mieszać? W ten sposób zwracacie na siebie uwagę mordercy. Komendant uznał całą sprawę za zamkniętą. Uważa, że to Izaura zabiła. Grozi jej stryczek, jeśli nie znajdziemy prawdziwego mordercy. Boże mój, niech pan nawet tak nie mówi. Musimy zaryzykować i ratować ją, bo nikt inny tego nie zrobi. Dobrze, rozumiem. Ale bądźcie przynajmniej ostrożniejsi. Morderca ma was na oku. Ma was na oku i uważajcie. Nie wie pani, gdzie ukrył się pan Belchior? Niestety, niedawno tu zamieszkałam i nie znam dobrze tej hacjendy. Przeniosłam się do Campos São Paulo. Chciałam być z synem. Może pan mógłby mi udzielić jakiejś informacji? Chyba nie wniosę nic nowego do sprawy. Przyjechałem do Doni Perpetuły z wizytą. Ślicznie i pięknie pachną. Chciałbym cię przeprosić. Nie wiem, czy kwiaty wystarczą. Bardzo mnie wczoraj przygnębiłeś. Wybaczysz mi? Pod jednym warunkiem. Co tylko zechcesz. Nie dawaj mi więcej powodów do zazdrości. Nigdy. Kochana moja, jak wspaniale cię odzyskać. Z radością patrzę na ciebie w tej zapchlonej celi. Co pani tu robi? Nie cieszysz się z mojej wizyty? Ubrałam się w pośpiechu. Użyłam delikatnych perfum. Jestem piękna i wolna. Ale postanowiłam cię odwiedzić. Gdyby miała pani choć trochę przyzwoitości, nie pojawiłaby się pani tutaj. Nie wstyd pani? Nie wiem, czy powinnam. Opowiem ci. Przespałam się z Alvaro. To była cudowna noc. Pewnie jeszcze nie odważył się o tym powiedzieć, ale to koniec waszego związku. On tylko czeka, aż zostaniesz skazana. Pani kłamie i chce mnie skłócić z Alvaro. Był tu przed chwilą i wierzę w jego wersję. Tak samo jak jestem przekonana, że to pani nie mówi prawdy. Spaliśmy w jednym łóżku. To żadne kłamstwo. Nawet nie objął pani. A jakże? Przecież spałam w jego ramionach. Całowałam go przez całą noc. Usta i ciało Alvaro były moje. Rosa i André dużo lepiej znają hacjendę i pana Belchiora.
Proszę mnie o nic nie pytać, o niczym nie wiem. Nawet o kryjówce pana Belchiora? No. Wszędzie go szukaliśmy. Jakby zapadł się pod ziemię, ani śladu. Odkąd stąd wyszedł, nikt więcej go nie widział. Ty również sądzisz, że to Izaura zabiła Leoncję? I jestem tego pewna. To cicha woda, tak naprawdę tylko udaje świętą. Proszę nie brać pod uwagę jej słów. Jest zła do szpiku kości. Właśnie. Pewnego dnia umrzesz z zazdrości, z zawiści. Zmyśla te bzdury. Później zajmiemy się podejrzaną Rozą. Teraz muszę znaleźć pana Belchiora. Tylko on wie, co wydarzyło się w opuszczonym domku myśliwskim. Skoro powiedział panu Martinio, kto zabił Leoncję, teraz powiem nie. Przeszukajcie haciendę. Nie pomińcie żadnego miejsca. Włamała się pani do sypialni mojego narzeczonego. Podała mu środek usypiający, a później zaciągnęła go do łóżka. Alvaro umie uczynić mnie szczęśliwą. Dzięki niemu tryskam radością. Poza tym potrafi mnie zaspokoić. Alvaro szeptał mi do ucha. Branko, kocham cię. Przez całą noc obsypywał mnie pocałunkami. Nie wyrzucił pani, bo był bez sił. Posłuchaj, prostaczko. Alvaro przespał się ze mną. Kochaliśmy się. To kłamstwo. Opowiedział mi o wszystkim. Nigdy nie miał pani w ramionach. Twardo zasnął. On pani nie kocha. Chcesz się ze mną droczyć? Dobrze, a więc udawajmy, że Alvaro kocha ciebie, nie zdradził cię i to ja zwariowałam. Nie potrafi pani zrezygnować z nieodwzajemnionej miłości. Alvaro jest moim narzeczonym i ożeni się ze mną, bo to mnie kocha. To żadne spekulacje. Żadne spekulacje, tylko rzeczywistość. Mogę ci bardzo zaszkodzić. Kto nosi miłość i Boga w sercu, niczego się nie boi. Nawet śmierci. W dniu, w którym umrę, z ufnością powierzę swoją duszę Panu naszemu. Przecież widzę, jaka jesteś przerażona. Bo chcę żyć i cieszyć się szczęściem u boku Alvaro. Nie jesteś już nawet cieniem Izaury, którą spotkałam kiedyś na balu. Nawet zrobiło mi się ciebie żal, kiedy zobaczyłam, jak zmarniałaś za tymi kratami. Może mnie pani poniżać, ile zechce. Nie obchodzi mnie to. Alvaro mnie kocha. Jest dla mnie tak czuły i troskliwy, że kompensuje mi z nawiązką pani obelgi i wymysły. Łajdaczka. Skończona szmata. Zabiję cię. I to szybciej niż myślisz. Po tym, jak odwieźliście mnie do pensjonatu, spotkaliście się z panem Martinio? Nie udało nam się. Martwiłem się, bo pojechaliście do niego, a został znaleziony martwy. Chyba mi ufasz. Nie o to chodzi, ale... A jednak, nie zasługuje pan na moją miłość. Jeśli ktoś na tym świecie na nią zasługuje, jeśli ktokolwiek, to właśnie ja. Nie obchodzi mnie to, czy ty zabiłaś swojego męża i łowców niewolników. Zrobiłbym wszystko, żeby cię bronić.
Chodźmy do sypialni. Nie, nie, nie teraz. Nie mogę dłużej czekać. Będziesz moja, nawet jeśli mam zaciągnąć cię do łoża za włosy, jak robili to kiedyś ze swoimi kobietami pierwotni ludzie. Mam dosyć bycia wrażliwym i delikatnym poetą. Występują. Niewolnica Izaura, odcinek 161. Espere. Chwileczkę. Z prato de comida. To jedzenie dla więźniarki Izaury? Pode deixar aí, eu mesmo levo. Sam je zaniosę. Kim pani jest? Chciałam podziękować, że pozwolono mi odwiedzić Izaurę. Biedactwo. Ma szczęście, że pilnuje jej tak sympatyczny młodzieniec. Nie spotkaliśmy się wcześniej. Gdybym widział panią już wcześniej, na pewno nie zapomniałbym o tym. Widzę, że nie traci pan czasu. Rosauro Silveira. Bonito nome. Bardzo ładne imię. Lindo. Diferente. Takie inne imię, Rosauro. Rosauro, a może porozmawiamy później? Rosauro. Con licença. Espere. Chwileczkę. Deixa eu ver sua mão. Ani dłoń. Encantado. Będzie mi bardzo miło. Adeusinho. Przepraszam za opóźnienie. Jedzenie trochę wystygło. Jest jeszcze ciepłe, dziękuję. Jesteś bardzo dobra i ładna. Miałbym nawet ochotę... Niech pan sobie nie pozwala. Jestem zaręczona. Skoro masz być skazana, chyba lepiej korzystać z życia. Dziękuję za jedzenie. Teraz proszę mnie zostawić. Twój narzeczony nie musi nic wiedzieć. Chyba nie chce pan, żebym zaczęła krzyczeć. Komendant ma ochotę cię wychłostać, więc lepiej bądź dla mnie grzeczna. Niech pan na nic nie liczy z mojej strony i poszuka sobie kobiety, która pana pokocha. Lepiej przemyśl moją propozycję. Już podjęłam decyzję. Moja odpowiedź brzmi nie. Teraz chciałabym zjeść. Nadzieja umiera ostatnia. Smacznego.
Próbuję znaleźć pana Belchiora, jak dotąd bez rezultatu. Nie chciałbym odkryć, że pan Martinio zginął, bo chciano oczyścić Izaurę z zarzutów. Só para inocentar a Isaura da morte do Leoncio. Olhe nos meus olhos. Czy wyglądam na mordercę? Eu tenho cara de assassino. Assassino. Widziałem różnych ludzi. Także takich o niewinnym spojrzeniu, którzy popełniali najgorsze zbrodnie. Pan mnie obraża. Mógł pan na tym skorzystać. Nie wierzy pan Izaurze, a teraz, z tego co widzę, także i mnie. Mieliście powody, by życzyć Leonciowi śmierci. Ja nie. Chociażby z zemsty. Przecież próbował pana zabić. Sądzi pan, że zabiłem Martinia, by ratować Izaurę? Pan albo jej ojciec? Zapewne list, jaki wysłaliście do pułkownika z informacją, że pan Martinio zna zabójcę Leoncia, był fałszywy. W ten sposób próbujecie mnie przekonać, że Izaura jest niewinna. Chyba nic pana nie przekona. Jest pan pewien, że to Izaura zabija, ale mija się pan z prawdą. Tak łatwo nie dam się oszukać. Zostawię tu swoich ludzi i pojadę do hacjendy pułkownika dowiedzieć się czegoś więcej o tym liście. Niech pan weźmie pod uwagę także inne wątki, albo skończy, skazując niewinnych ludzi. Miłego dnia. Wzajemnie. Co za nieznośny człowiek. Nie musisz nic mówić. Roza. Miałaś kiedyś ochotę kogoś zabić? Miałaś taką ochotę? A pan? Ja zabiłem. Pamiętasz? Matkę André, Manuela. Czemu pan mi o tym opowiada? Miałbym odwagę zabić także ciebie, gdybym miał ochotę. Po co? Przecież się panu podobam. A gdybym... Gdybym poprosił, żebyś zabiła Malwinę? Nie. Jest okropna, ale to moja siostra. Potrafiła zatruć mi życie. Nie zrobiłabym tego, nawet gdyby kazała mi wybić wszystkie zęby. Nie. Płynie w nas ta sama krew. Nie odważyłabym się jej zabić. A Izaurę? Czasem chciałabym, żeby spotkało ją coś naprawdę złego. Nienawidzę jej. Chyba mogłabym ją zabić. Nawet o tym myślałam. Wychowywałyście się razem. Prawie jak siostry. Ona w dużym domu, a ja w czworakach. To żadna siostra. Każdy miał w swoim życiu chwilę, kiedy czuł taką nienawiść, że miał ochotę zabić. Ludzie tego nie robią, bo dręczyłoby ich poczucie winy. Ja nie mam wyrzutów sumienia. Nie chodzi o sumienie, ale o strach. Strach przed karą wymierzoną przez ludzi i Boga. O castigo de Deus.
Eu não tenho medo da justiça dos homens. Nie boję się sądów. Eu sou rico. Jestem bogaty, mam wpływy. Nawet bestia z Makabu trafiła do więzienia. Izaura jest osobą, której nienawidzisz najbardziej na świecie, prawda? Pan Francisco wziął mnie siłą, kiedy byłam jeszcze bardzo młoda. Więc to jego miałabyś odwagę zabić. Tak. Zabiłabym go. Tylko proszę mu o tym nie mówić. Rosa? Ai, que você estava pensando? O czym myślisz? O swoim życiu. Widzę, że jesteś smutna. Jak to jest na tym świecie? Wszystko tak szybko się zmienia. Przytul mnie i pocałuj. To brak szacunku. Falta de respeito, minha Joaquina. Co wy robicie? Mój brzuch. Na pomoc. Strażnik. Strażnik, na pomoc. Niech ktoś mnie ratuje. Na pomoc, na pomoc. Co się stało? Trucizna. Ktoś zatruł moje jedzenie. Co mam teraz robić? Niech pan wezwie pomoc. Sprowadzi lekarza, byle szybko. Inaczej umrę. Musisz zwrócić wszystko, co zjadłaś. Źle się czujesz? Ścisnęło mnie w piersi. Głęboko oddychaj. Nigdy w życiu nie czułem czegoś podobnego. Sprowadzę lekarza. Zaraz po niego poszedł. Doktor Diogo na pewno pomoże. Na pomoc! Spokojnie. Wsadź palec do gardła. Lekarze. Przechodzimy. Wiem, co zrobić. Wiem. To wizyta komendanta wyprowadziła mnie z równowagi. Żyjesz w nieustannym strachu. Na szczęście jesteś młody i masz silne serce. Nie mogę się pogodzić z tym, co spotkało Izaurę. Na dodatek komendant nie ufa ani jej, ani mnie. Wszystko w końcu się wyjaśni. Szkoda, że pan Belchior pojawił się tutaj podczas mojej nieobecności. Wszyscy go szukają. Na pewno nie potrzebujesz lekarza? Nie. Poczuję się naprawdę dobrze, kiedy wyciągnę Izaurę z więzienia. Muszę to zrobić jak najszybciej. Odkryłem, że nie szukasz delikatnego i wrażliwego mężczyzny, ale samca, który na ciebie krzyknie. Przestań. Nie poznaję cię. Nie zmieniłem się. Może w końcu zobaczysz we mnie ideał mężczyzny.
Za dnia będę obsypywał cię kwiatami i poezją, opisywał w wierszach swój urok, a w nocy w łożu zmienię się w nienasyconego kochanka, mężczyznę, którego namiętnie pokochasz. Przestań mi mącić w głowie. Chcę cię wziąć w ramiona i uszczęśliwić. Muszę iść. Dobrze. Ale odwiedzę cię wieczorem. Wtedy będziesz moja. Sama nie wiem. Zrobię to tak, jak tego pragniesz. Nie zamierzam dłużej czekać. Cicho. W salonie jest mój ojciec i komendant policji. Chodźmy przejść się po ogrodzie. Jeszcze tej nocy będziesz moja. Nawet gdybym musiał wyważyć drzwi, by dostać się do twojej sypialni. Nie zasługujesz na miłość, André. Pani nie chce widzieć nas razem. Nie kłóćcie się. On tylko przez ciebie cierpi. André jest wolnym człowiekiem, a ja wciąż pozostaję niewolnicą. To raczej mnie jest źle. Pijesz piwo, które sama naważyłaś. Przez całe życie dokonywałaś niewłaściwych wyborów. Nigdy nie będziesz tym, kim chcesz. Zobaczymy. Jeszcze stanę się panią i damą. Albo nie nazywam się Rosa da Silva Cunha. Noszę nazwisko pułkownika. Zostałaś ochrzczona jako Rosa da Silva. Musicie mi o tym przypominać? Lubicie mnie gnębić, prawda? Co robisz, zamiast pomagać biednej Izaurze? Jestem pewien, że wiesz więcej, niż się do tego przyznajesz. Właśnie. Choć raz w życiu zrób coś dobrego. Możesz na nas liczyć, zaufaj nam. Nie zrobimy nic, co mogłoby ci zaszkodzić. Mówiłam, że nic nie wiem. Coś mi się wydaje, że nie tylko pan Belchior zna prawdę. Ty też wiesz, kto zabił pana Leoncia. Dlaczego nikt mi nie wierzy? Przez całe życie broniliście tylko Izaury. Izaura to, Izaura tamto, zawsze to samo. Kiedy pan Francisco zaciągnął mnie na plantację, żeby mnie wykorzystać, nie było nikogo, kto by mi pomógł. Nikt nie stanął w mojej obronie. Cierpiałam w samotności. Teraz gnębicie mnie, bo Izaura jest w więzieniu. Życzę jej, żeby tam umarła. Ale się zdenerwowała, złośnica. Tym, który wie o wszystkim, jest pan Belchior. Pójdę go szukać, nawet do lasu, jeśli będzie trzeba. Moja ulubiona orchidea. Przyszedłem trochę z tobą porozmawiać. Nikt nie dotrzymuje mi towarzystwa. Przywykłem do tego, że rozmawiam z kwiatami. Ludzie się mnie boją, mówią, że to ja zabiłem pana Leoncio. A teraz także pana Raimundo i Martinho. Ale się porobiło. Rosa miała rację. Mówiła, że biednym zawsze wiatr w oczy.
Tak, tak, miała rację. A ja nie chcę cierpieć ani umrzeć. Teraz nie mogę pokazać się w haciendzie ani w moim domku. Wiesz dlaczego? Bo mogę umrzeć. Tak, tak, tak. Umrzeć. Mogę umrzeć. Prawdą jest, że dostał pan list od pana Martinio z potwierdzeniem, że zna zabójcę Leoncia? Tak. Ma pan przy sobie ten list? Oczywiście. Niech pan sam się przekona. Czy wcześniej widział pan pismo pana Martinio? Nie. Próbował się pan z nim spotkać? Tak. Razem z córką Malwiną, ale nie znaleźliśmy go. Czemu nie powiadomił mnie pan? Prawdę mówiąc, chciałem, ale byłem dość zajęty. Przygotowuję się do ślubu z Donią Giocondą. Tak, słyszałem. Wszyscy to komentują. Późno się państwo zdecydowali. Większość uważa, że starsi ludzie nie mają prawa do radości małżeńskiej, ale to błędny osąd. Młodsi nie mają naszej mądrości, jeśli chodzi o miłość. Widzę, że jest pan pełen entuzjazmu. Pana również serdecznie zapraszam. Szykuje się piękne przyjęcie. Jarzenie się z Donią Giocondą, moja córka Elena z doktorem Diogo, a mój syn Enrique z Donią Aurorą. Wszyscy tego samego dnia. Będzie co świętować, bez przesady. Skłaniamy się ku skromnej ceremonii, by uszanować żałobę po śmierci mojego zięcia. Pan też uważa, że to nie Izaura zabiła? Nie została znaleziona na miejscu zbrodni z nożem w ręku. Właśnie. Też uważam, że to ona. Zastanawia mnie tylko, czemu tak się tego wypiera. Jaki piękny dzień. Co się stało? Czemu płaczesz? Jeszcze pytasz? Szarpałaś się ze mną, uderzyłaś mnie i wyszłaś stąd mówiąc, że otrujesz Izaurę. Boże, nie masz pojęcia, jak mi smutno. Przynoszę dobre wieści. Masz powody do radości. Udało mi się, jestem szczęśliwa, jak ptak, który właśnie nauczył się latać. Pozbyłam się tej, która najbardziej zawadzała mi w życiu. Otrułaś Izaurę? Otrułaś ją? O tej porze powinna być już w agonii. Ta intruska będzie umierać powoli i w bólach. Mówisz to tak spokojnie. Czemu nie?
Miałam przez nią same problemy. Na szczęście to koniec. Kto wie, może właśnie wydała swoje ostatnie tchnienie. Dłużej nie wytrzymam. Masz, napij się wody. Nie mogę, pali mnie. Posłałem już po lekarza. Nie wytrzymam, bardzo mnie boli, chyba umieram. Musisz się zmusić. Napij się wody i spróbuj zwymiotować. Nie, moje usta, żołądek, wszystko mnie pali. Nie ma innego sposobu, by pozbyć się trucizny. W życiu nie czułam takiego bólu. Co za okropny smak. Włóż palec do gardła. Nie potrafię, nie mogę. Boże, jaki los mnie spotkał. Mam obłąkaną córkę. Moje ukochane dziecko, słodkie i łagodne, stało się morderczynią. Teraz, kiedy pozbyłam się tej niewolnicy, Alvaro do mnie wróci. Na dodatek marzy o dzieciach. Kiedy dowie się, że jestem w ciąży, padnie mi do stóp. Nie uwierzy, że to jego dziecko. Nie jest głupi, córeczko. To nie twoja wina. W rodzinie były już przypadki obłędu. W twojej rodzinie, to chciałaś powiedzieć. Twój ojciec umarł w szalonym zwidzie, wierząc, że potrafi zamienić glinę w złoto. Myślał, że będzie najsłynniejszym alchemikiem na świecie. Wyobrażasz to sobie? Złoto z gliny. Musiał kompletnie stracić rozum. Biedak. Mój brat z tej rozpaczy odebrał sobie życie. Wychowałam cię w miłości, z nadzieją, że będziesz wykształconą i wspaniałą kobietą. Tymczasem stałaś się morderczynią, Branko. Jesteś morderczynią. Branko! Nie rozumiem, czemu komendant tak wnikliwie przesłuchuje ojca. Mam nadzieję, że to nie ty zabiłeś Leoncję. Już o tym rozmawialiśmy. Nie wierzysz mi? Kiedy chodzi o Izaurę, przyznam, że mam wątpliwości. Wymasz jej imię z pamięci. Nie zrobiłem niczego, co mogłoby obudzić twój niepokój i zakłócić nasze życie i nasze szczęście. Ja nie chcę żadnych nieprzyjemnych niespodzianek, ani przed, ani po ślubie. Jeśli masz mi o czymś powiedzieć, to najlepiej teraz. Wyrażę to na 1000 sposobów i będę powtarzał do końca życia. Kocham cię. Chodźmy na spacer, a oni niech sobie rozmawiają. Proszę, córeczko, herbata z rumianku z kwiatem pomarańczy. To cię uspokoi. Biedaczka tyle wycierpiała przez tych drani. Przemoc uwrażliwi każdego. Nawet ja jestem strzępkiem nerwów. Jedna śmierć za drugą, a morderca wciąż jest na wolności. Sprawiedliwości stało się zadość. Mordercy mojego męża nie żyją. Tego im życzyłam. Prawdę mówiąc, nie wiem, czemu jestem taka zdenerwowana. Hrabia został pomszczony. Właśnie. Wszyscy oprawcy poszli do piekła. Bardzo się z tego cieszę. O to mi chodziło. W końcu mogę zamknąć ten rozdział w moim życiu.
Czas na nowy, pełen szczęśliwych chwil. To prawda. Wyszywany złotem i błękitem. Na pewno nam się uda. Musimy tylko uwolnić Izaurę. Jak mawiała moja babka, i będzie jak w raju. Wiadomość? Nie. Izaura została otruta. Moja córka. Jest w ciężkim stanie, potrzebuje lekarza. Gdzie Diego? Pojechał do hacjendy pułkownika spotkać się z Eleną. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moskal. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ser, nunca mais.